Znajdujemy się w łączniku, który poprowadzi nas do planetarium już niedługo, w czerwcu. Natomiast w tej chwili kończymy montować jeden z naszych największych projektów artystycznych w całym centrum. Jest to mural o długości 28 metrów amerykańskiego artysty Rufusa Sedera. Jest to artystyczna wizja tak naprawdę mapy świata. Mamy ruszające się konstelacje, które w sposób bardzo taki urokliwy, urzekający pokazują, jak piękne jest nasze niebo. Bardzo bogatej gamy konstelacji, jaka nas otacza we wszechświecie, wybraliśmy kilkanaście właśnie pod postaciami zwierzęcymi, które w bardzo ciekawy sposób, mam nadzieję, że i dla dzieci, i dla dorosłych, zamieniają się właśnie z map gwiezdnych w zwierzaki.